studzieniczna miejscowość znajdująca się w Puszczy Augustowskiej nad pięknymi jeziorami. Co takiego szczególnego charakteryzuje to miejsce, to sanktuarium? Przede wszystkim, kiedy rozejrzymy się wokoło, widzimy piękno przyrody, widzimy piękne jeziora, ale też towarzyszy nam tutaj przede wszystkim cisza, pustelnia, a więc też miejsce, które sprzyja kontemplacji. Początki tego sanktuarium wiążą się z XVIII wiekiem, a konkretnie z jego początkami w roku 715. Tutaj w Studzienicznej pojawia się pierwszy pustelnik, który jest związany z eremem Kamedułów, który znajdował się nieopodal tego miejsca w Wigrach. Jego imię i nazwisko nie jest do tej pory nam znane. W każdym razie wiemy, że przyciągał swoim życiem, przykładem swojego życia, mnóstwo ludzi, którzy przychodzili po to, aby podziwiać również sposób jego życia, styl jego życia, ale także prosić go o liczne rady. Wybudował on tutaj malutką pustelnię, gdzie przebywał razem z Matką Bożą, gdzie również tutaj znajdował się także i obraz Matki Bożej. W roku 1847 został wybudowany w tym miejscu kościół. Kościół, który jest kościołem dzisiaj parafialnym, natomiast parafia znajduje się w tym miejscu od roku 1873. Bardzo liczne rzesze pielgrzymów przychodzą tutaj aż do dnia dzisiejszego, a w pierwotnych czasach, kiedy to sanktuarium powstawało, przychodziły tutaj liczne rzesze pielgrzymów, szczególnie z Mazowsza, szczególnie tych, którzy byli prześladowani ze względu na to, że należą do kościoła unickiego, ale także przebywali tutaj liczne grupy również Romów, Cyganów. Jeszcze ze znaczących takich wydarzeń, które miały tutaj miejsce, to jest dzień koronacji tego obrazu, obrazu Matki Bożej ze Studzienicznej. To był rok 1995, rok, w którym obraz Matki Bożej został ukoronowany. Jest to obraz, który jest wierną kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. No i oczywiście słynna pielgrzymka Jana Pawła II i jego rejs po jeziorach augustowskich, właśnie koło kaplicy Matki Bożej ze Studzienicznej. Tutaj Jan Paweł II się zatrzymał i oddał cześć Matce Bożej w tym sanktuarium. Przeżywamy dzisiaj pierwszy dzień Wielkiego Odpustu ku czci Matki Bożej, Pani Studzienniczańskiej, Matki Bożej Kościoła. Także oczywiście odpust jest związany z uroczystością także zesłania Ducha Świętego, którą będziemy przeżywali jutro. I dzisiaj staramy się naśladować Maryję, która razem z apostołami po wniebowstąpieniu trwała na modlitwie właśnie w jerozolimskim wieczerniku. I to samo robimy także tutaj, dzisiaj w pięknym sanktuarium studzienniczańskim. Mamy tę pewność, że Matka Boża jest z nami, że nam w modlitwie towarzyszy. No i pięknie, że po tym długim czasie postu od wspólnych zgromadzeń możemy dzisiaj, wykorzystując te możliwości, które dają nam teraz obostrzenia sanitarne, już spotkać się na wolnym powietrzu i przeżyć mszę świętą. Dzisiaj w szczególny sposób modlimy się z dziećmi, które przyjęły w tych dniach pierwszą komunię świętą, także za te dzieci,
ale oczywiście tych intencji, które mamy w sobie, w sercu, jest bardzo dużo i jesteśmy przekonani, że Matka Boża nas tutaj bardzo dobrze słyszy i wszystko to zaniesie do swojego Syna, a my także słyszymy ją z tym podstawowym jej słowem: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, i to staramy się robić. Cieszymy się, że możemy was wszystkich zobaczyć. Już stęskniliśmy się właśnie za takimi spotkaniami z dziećmi, przyjaciółmi Pana Jezusa i Matki Najświętszej. A większość z was prezentuje się tak wspaniale w strojach komunijnych, a to znak, że po raz pierwszy w tym roku przyjęliście Pana Jezusa do swojego serca, więc na pewno tym większa radość dla was, ale również i my z wami w tej radości chcemy się łączyć i prosić, aby Jezus zawsze był z wami, aby On był waszym największym przyjacielem przez całe życie, abyście zawsze byli blisko Niego, kochali Go całym sercem i zawsze byli Jemu wierni. A tą, która najlepiej pomaga nam iść drogą do Pana Jezusa, jest Matka Najświętsza. A przecież przeżywamy miesiąc jej poświęcony, uczestnicząc każdego dnia w nabożeństwach majowych, wyśpiewując wezwania litanii loretańskiej. Oddajemy się pod opiekę Maryi. Dziękujemy za jej wstawiennictwo, za jej matczyną troskę o każdego z nas. Ale równocześnie tak mocno w tym czasie wybrzmiewają słowa jej wezwania. Wezwania do modlitwy różańcowej, jakie skierowała w Fatimie i w wielu innych miejscach na całym świecie. Prosiła o to, by odmawiać różaniec święty, by tę modlitwę ofiarować w intencji pokoju na całym świecie, w intencji nawrócenia grzeszników. I to wezwanie Maryi, które zostało wypowiedziane w Fatimie ponad 100 lat temu, jest nadal aktualne. Dziś świat tak bardzo potrzebuje pokoju. Potrzebny on jest w naszych rodzinach. W wielu częściach świata są różne wojny, konflikty. Dlatego chcemy odpowiedzieć na to wezwanie Matki Najświętszej całym naszym sercem, jako jej dzieci, powiedzieć tak poprzez naszą dzisiejszą modlitwę różańcową, którą za chwilę odmówimy, ale także zachęcamy was całym sercem do tego, abyście modlili się w waszych domach, w waszych rodzinach, z koleżankami, kolegami i być może w waszych miejscowościach, tam gdzie jesteście, w waszych domach, w gronie przyjaciół, w parafiach, w szkołach, powstaną podwórkowe koła różańcowe dzieci. Czy też w tych wspólnotach dziecięcych, w jakich należycie, również podejmiecie tę modlitwę różańcową. Chociaż tą jedną dziesiątkę różańca każdego dnia, to tak niewiele, a jak wiele łask możemy wyprosić dla siebie, naszych bliskich, dla naszych przyjaciół, ale przede wszystkim dla całego Kościoła, Ojczyzny, dla całego świata. Chcemy pomóc Maryi w ratowaniu świata i każdego człowieka. Chcemy pomóc w przemianie ludzkich serc, aby wszyscy pokochali Pana Jezusa i byli blisko Niego. Pragniemy, aby właśnie Maryja poprzez modlitwę różańcową prowadziła nas do Pana Jezusa, byśmy zawsze trwali przy Nim, wzrastali w miłości do Niego i byli Mu wierni, wiernie wypełniali Jego słowo. A dzisiaj
jest Wigilia uroczystości zesłania Ducha Świętego. Także razem z Maryją chcemy trwać jak apostołowie w Wieczerniku, aby prosić, by Duch Święty zstąpił z całą mocą na każdego z nas i na wszystkich ludzi, którzy być może, tak jak wtedy uczniowie w Wieczerniku, są pełni lęku, obaw co do przyszłości, co do tego, co się będzie działo. Dlatego chcemy prosić, aby Duch Święty przyszedł z darem odwagi, mocy, mądrości, aby nas wszystkich przemieniał i prowadził. I o to wszystko pragniemy się modlić właśnie dzisiaj, prosząc przez wstawiennictwo Maryi, niepokalanej oblubienicy Ducha Świętego. Tajemnica trzecia, chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Duchu Święty, otwieramy swoje serca i prosimy Cię, abyś przyszedł. Abyś przyszedł ze wszystkimi swoimi darami. Abyś nas przemieniał, uświęcał. Bo wiemy, że my jesteśmy słabi. Sami z siebie nic nie potrafimy. Wszystko możemy dzięki Tobie. Dlatego prosimy, przyjdź i umacniaj naszą wiarę. Rozpalaj nasze serca ogniem Twojej miłości. Napełniaj nas pokojem i dodawaj odwagi, abyśmy, tak jak uczniowie, którzy wyszli z Wieczernika, stawali się uczniami Jezusa w naszym domu, w naszych środowiskach, tam, gdzie przebywamy, mówiąc odważnie o naszej wierze, o naszej miłości do Pana Jezusa. Duchu Święty, prosimy Cię, kieruj nami, prowadź nas. Chcemy być zawsze posłuszni Twoim natchnieniom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Koła różańcowe od samego początku uczą dzieci wytrwałości w modlitwie i tego, że modlitwa jest czymś stałym. Mają też w sobie taki rodzaj dobrego dopingu. Dzieci się dobrze mobilizują, jeśli mają przed sobą konkretne zadania do wykonania. I tutaj pani Madzia Buczek zrobiła świetną pracę, inicjując te koła różańcowe już wiele lat temu. I coraz więcej osób się w nie włącza. Pewnie owoce tej wiernej, systematycznej, a jednocześnie bardzo prostej modlitwy będziemy widzieli, jeśli nie tu na ziemi, to w wieczności, ale absolutnie jest ona pożyteczna i konieczna. Więc wszystkich, którzy jeszcze tego nie spróbowali, bardzo zachęcamy. Moi kochani, chciałbym was szczególnie dzisiaj zatrzymać przez chwilkę na tym słowie, które zabrzmiało w drugim czytaniu, ponieważ to, co my robimy teraz i to, co działo się wtedy, to jest to samo. Wtedy apostołowie razem z Maryją i pierwszymi chrześcijanami po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, myśmy uroczystość wniebowstąpienia przeżywali w ostatnią niedzielę, przyszli do Wieczernika i oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego.
I co oni robili? No właśnie. Święty Łukasz, który jest ludzkim autorem Księgi Dziejów Apostolskich, nie napisał, że oni się po prostu modlili, ani że się pomodlili, tylko napisał, że oni trwali na modlitwie. Trwali na modlitwie. To była długa, intensywna, głęboka, pełna wiary modlitwa. Wiecie, słowo trwać, to my tego słowa używamy wtedy, kiedy robimy coś, co jest dla nas trudne, co nie przychodzi nam zawsze z łatwością. Raczej przecież nie mówimy, o, będę teraz trwał na wakacjach, albo muszę trwać przy zjedzeniu tych lodów. Trwanie dotyczy tego, co jest często niełatwe. Żeby wytrwać, trzeba być wytrwałym. I to przynosi zawsze piękne owoce. Na przykład Robert Lewandowski. Ręka do góry, kto nie wie, kto to jest Robert Lewandowski. O, nie widzę żadnej ręki. Nie tylko my wiemy, ale pewnie jakbyśmy pojechali gdziekolwiek na świecie i zapytani, skąd jesteśmy, i powiedzielibyśmy z Polski, to od razu by było, a Polska, Lewandowski. Wszyscy go znamy, podziwiamy. Dzisiaj też być może ważny dzień w jego karierze. Ale kiedy był chłopcem, to mu nie wróżono takiej kariery, ponieważ był wtedy wątły, taki chuderlawy i niezbyt wysoki. I raczej nie widziano w nim wielkiego sportowca, a już na pewno nie piłkarza. Ale się nie dał. Ćwiczył zawzięcie, uparcie, próbował, strzelał te swoje kolejne gole, żeby być coraz lepszym napastnikiem. No i teraz jest, co jest. Wytrwałość. Jakby sobie powiedział, trudno, nie chcą mnie, to nie, to dzisiaj by nikt o nim nie wiedział. Taka historia dotyczy wielu wybitnych ludzi. Mam nadzieję, że dotyczy też was, że macie w sobie taką wytrwałość, żeby ćwiczyć się w tym, co jest dobre. Wielkim wrogiem wytrwałości jest co? Nuda. Nuda. Nie chce mi się. Nie, już to, już bym to zostawił. Już bym chciał zrobić coś innego. Nie, tak. No i wtedy nie ma żadnych sukcesów. I dzisiaj Maryja, tak jak wtedy w Wieczerniku, tak samo i nas, chce nauczyć wytrwałej modlitwy. Chce, żeby modlitwa nie była jakimś dodatkiem do naszego życia, tylko żeby była czymś, co jest w nim na stałe. Żeby porozumiewać się z Bogiem i jakby modlić się do Maryi i Jezusa. Ponieważ modlimy się w ten sposób do Boga i wyrażamy miłość do Matki Bożej. Żeby być razem z Maryją, żeby Jezus się nami opiekował. Żeby za kogoś się modlić, że ktoś był zdrowy. Pozdrawiam wszystkich. Cały Ełk, parafię i całą Polskę. Moją babcię. Mojego wujka i tatę.
rodziców, młodszą siostrę, wszystkich, którzy to oglądają i znajomych. Moją mamę, tatę, rodzeństwo, babcię i dwóch dziadków.